Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w drugim to już odcinku z Ultimate Team z FIFA 17. Troszkę przerwy zrobiłem sobie, aż 5 dni, przed sekundką wszedłem tylko na chwilkę, zagrałem 1-2 mecze, całkiem dobrze poszło, także mówię, akurat nagrałem sobie odcineczek, bo tej FIFA miało być bardzo dużo na kanale, a jak na razie jest bardzo mało. Jak widzicie tutaj, mamy aktywny skład brązowy. Jestem już w lidze siódmej, także naprawdę świetnie mi się nim gra. Tutaj widzicie drugi skład angielski, mam na ławce rezerwowej do odpoczynku. Tym akurat rozegrałem mecz, został mi jeden do rozegrania, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową składu niemieckiego i chyba zrobimy sobie skład niemiecki brązowy. Zobaczymy, jak brązowym składem będzie się również dobrze grało. Później, jeśli będzie trochę gorzej, to zagramy sobie składem już troszkę lepszym, złotym, ale to jak będą finanse. O, jak widzimy, zawodnicy poschodzili. Handel jak najbardziej na plus. Jakiś brązowy zszedł mi za 950, tutaj mamy za 850, hajs się musi zgadzać. Także trochę sobie pohandlowałem, jak jeszcze moim live'em przez pierwsze 2-3 dni w FIFA i wam pokażę, co potrafią moi niektórzy zawodnicy. No po prostu jestem zaskoczony formą tego właśnie angielskiego zawodnika. Jest to brązowy SPO. Zobaczcie, rozegranych mecz 19, w tym aż 11 bramek i 4 asysty. No na razie góruje tutaj, ale mamy też Greya. Tu już jest złota karta, naprawdę. Chłopak ma tam 1,80 m może, ale taką robotę robi w polu karnym, że powiem wam, tempo, wszystko, no jak najbardziej na plus. Lubię właśnie Ultimate'a za to, że nie mam jakiegoś tam Messiego, Ronaldo, ale też potrafię takimi zawodnikami pograć. Tutaj Jonasa mi naprawdę szkoda, bo była to wypożyczona karta. Niestety nie pasuje mi do żadnego składu. Będę musiał robić hybrydę, kiedyś zrobię z nim na pewno, bo jak sami widzicie, w 6 rozegranych meczach aż 9 bramek i 3 asysty, to jest naprawdę ponad 1,5 bramki na mecz wychodzi. Co mnie bardzo cieszy, no i mówię, zobaczcie, cały czas przewijałem się gdzieś brązowe karty, które tam mają tych meczów troszkę rozegranych mniej i naprawdę postrzelonych bramek. Tutaj w klubie na Adaś niestety mnie prześcignął ostatnio, ponieważ Adaś gra codziennie po trochu, że tak powiem, no i grał bardzo dużo draftów. Zaraz zobaczycie, o, zarobki meczowe mamy bardzo podobne. Czekajcie, ja sobie najpierw sprawdzę, kogo ja już mam w moich składach i kogo bym mógł sobie dać. Oczywiście formacja 4-1-2-1-2. Czekajcie, to jest moja ulubiona formacja, gdzie najlepiej mi się zawsze gra. Okej. Tylko że nie damy, dajmy sobie brązowe na pewno, poziom brąz. I wtedy szukajmy, co my mamy tu brązowy, kogo byśmy mogli tu wziąć. Jak widzicie, naprawdę ja stawiam na duże tempo. Mamy kolejnego napastnika. O, super, także mamy dwóch napastników już. Najlepiej jak to będą prawilni Niemcy. Wtedy wiem, że zgranie mama już z jakiej ligi będzie, to już mnie mało. Mało to wtedy obchodzi, także możemy sobie szukać. We'll be right back.
Okej. Okay. Jak widzicie, skład już mam ułożony, na lewą ławkę rezerwową powędrował drugi brązowy skład, który sobie akurat wypocznie, gdy będziemy tym grali. Wszyscy mają kondycję? Wszyscy. Dobra, easy. No to możemy sprawdzić, jak pójdzie na mecz brązowym składem i wejście do Ligi Siódmej. No, czy się uda? Mam taką nadzieję. Mamy 3 mecze do końca, przewidywalne 16 punktów. Nawet fajnie mi się grało, jak widzicie, no tutaj dość takie wyniki konkretne, 4-1, 3-1. Dobra, bez zbędnego gadania, następny mecz. Brązowy skład, mam nadzieję, że będę od razu potrafił nimi grać. Polecam wam ogólnie granie, porobić sobie składy i nie wchodzić od razu w Ultimate'a. Jeżeli wam nie idzie gra, odpalcie sobie turnieje, mamy już zawodnika, odpalcie sobie turnieje jakieś z komputerem. Na pewno wam się będzie fajnie grało i nauczycie się gry. Zobaczycie, jak FIFA troszeczkę 17 się zmienia i tu, teraz, co nam wyskoczy. No mając granie, jest to skład z Bycrash Premier League. Nie wiem, kto jest na napaści, nie kojarzę tego. To jest, on z narodowości jest jak Bolasi. Kurczę, jeżeli koleś, no widać, że dość fajnie skład złożony. Prawdopodobnie będzie umiał grać. To jest dobry trening akurat dla nas. Czy brązowym składem damy radę i czy... No tak, jak to zawsze bywa. A, już myślałem, że jednym zawodnikiem będzie chciał mi obejść całe boisko. Wiecie, w moim składzie złotym to już inaczej to troszeczkę wygląda, bo już wiem mniej więcej, kto jest na jakiejś pozycji i kim mogę uderzyć. No i tutaj się robi nieciekawie. Dobra, super, mamy sklejone. Wypuść go. Oj, niestety przyjęcia piłki, no tutaj wiecie, w brązowych zawodnikach nie są, ale ja nie narzekam, bo wiem, że chociaż jak spieprzę coś brązowym zawodnikiem, no to wiem, że on jest brązowy, a jeżeli to robię złotym, to już się wkurzam na siebie i właśnie w tej grze to jedyny minus, a tutaj dobre wyjście. Trochę koleś ma lagi, naprawdę są, nie jest płynna ta gra, przez co nie gra mi się aż tak świetnie. Oj, myślałem, że tutaj dobrze mu zgra. I mam nadzieję, że no tego ultimate'a będzie niedługo więcej, jakby znajdę czas, bo teraz robota w polu się zaraz zacznie. Piękny odbiór piłki. Myślę, że będzie pożytek. Aj, złe rozegranie. Będzie pożytek z tych obrońców, bo tutaj naprawdę 64 overallami, naprawdę srebrni zawodnicy by takimi nie pogardzili i statystykami. Gramy z jakimś Polakiem ogólnie, bo raczej żaden Niemiec, Ukrainiec czy ala Hagbar nie miałby takiego. Pięknie tutaj pokrywają zawodników. No niestety tutaj te dojścia do piłki nie są jakieś świetne. Zgrałem tą piłeczkę pięknie. No i super, mamy rzut wolny. Stały fragment gry. Przy brązowych zawodnikach? No jeśli chodzi o ustawienie się w polu karnym, czasami nawet dobrze im to wychodzi. Będzie dość głębokie dośrodkowanie. Oj, no ten napastnik jest wysoki, dlatego na niego postawiłem. Niczym ala Fellaini. Oj, tutaj nas dobrze porobili. Oby nie udało się. Nie lubię górnych piłek, brązowi nie radzą sobie. Koleś dużą, taką tiki-takę robi, że tak powiem. Bardzo dużo podań, ja częściej już strzelam w takich momentach, bo naprawdę te strzały wchodzą, nie bójcie się strzelać. Brawo, brawo. Nie zdążymy do tej piłki, ale już pokryjemy trochę skrzydełko. O, niepotrzebnie we dwóch poszli. I teraz, aj, niefartownie odbiła się piłka, ale będzie. Będzie moment i zobaczymy, co uda się tu naszym zrobić. Dobre, długie dośrodkowanie i nie będzie wykończenia strzałem. Trochę postraszyliśmy, za mało nas poszło. Już widzę ogólnie, jaka jest różnica pomiędzy angielskim. Ten mój zawodnik, co ma tyle bramek, on jest środkowym, ofensywnym pomocnikiem. On robi taką robotę, że często zamyka szybko luki za napastnika. I dlatego on ma tyle bramek, tyle asyst, bo gra, no, po prostu gra świetnie. Widać to po statystykach. I tutaj o wiele inaczej już widzę funkcjonuje ten. No nie no, to co robi to ci obrońcy brązowi to jest... Wysuń na skrzydło, przecież mamy tu tak szybkiego zawodnika. No i dlatego mówię, że strzelam brązowymi zawodnikami, nie ma co robić tak dużej tiki-taki. Liczyłem na niego, liczyłem, miałem go od bardzo dawna kupionego.
I wiedziałem, że z tempem tutaj pomoże. Trzeba jeszcze naprawdę troszeczkę pościągać strzałkami. Czasami... O, widzę, że ładna kamera tutaj, nieźle go wyjaśnił. Trzeba naprawdę się czasami nastarać. I później podczas strzału, no człowiek jest... można tak powiedzieć przerażony, bo albo ta piłka wypierdzieli gdzieś pozostawią, albo wejdzie niezłe sito. No i super. Oku Galagaze, naprawdę super zawodnik. I teraz to, co jest znane, później nagle zaczynają się ten dylemat, że koleś ciśnie jednym zawodnikiem. Dobra, rozklepmy sobie to i długie podanie. No i pięknie, o to mi chodziło. Oj, tutaj no naprawdę akcja, powiem wam, super, bo chwilę przytrzymał, nie, już jakieś tam widzę kontuzja, no kontuzja to jest po prostu masakra. Jeżeli chcecie zrobić kasę, kupujcie brązowe paczki, sprzedawajcie karty od kontuzji. Po 1500 chodzą niektóre kontuzje. Brawo, nie no, obrońcy naprawdę, ja nie wiem jak zakończy się ten mecz, ale za to co już tutaj mi porobili, mogę ich kurczę pochwalić. Oj. Dobra. Długa piłka na naszego rosłego, akurat nie na tego, rosłego napastnika. Nie wiem, czy zostawiamy... Ej, z tego podania coś będzie. Kurczę, że mój się tutaj szybciej nie skapnął i nie biegł do tej piłki. Nie wiem, czy załączy sobie defensywę, ale raczej nie będziemy od razu się tak rzucać. No mamy, jak widzimy, kontuzję w naszym zespole. Zaraz to wyjdzie, najwyżej dojdzie do zmiany. Dobra. Co tu się zadziało teraz? W poprzednim meczu koleś po prostu rozkurwił system, 3 czerwone kartki. Aj. Tu zły wyskok, troszeczkę zły wyskok, za szybki, naklikałem się tutaj. Koleś dostał 3 czerwone kartki obrońcami i wiecie co mnie najbardziej rozwaliło? Że on nie wziął na przykład, nie zdjął środkowego pomocnika, lewego, skrzydłowego, czy nie wiem tam. Ale no wiecie, wtedy można defensywnego zdjąć i chociaż tego środkowego jednego napastnika, zmienić lekko formację i już zagrać dobry mecz, nawet jeżeli dostaniemy te 3 czerwone kartki. Koleś nie zrobił po prostu nic. Ja tu widzę na tamtej stronie kogoś. Aj, za lekkie podanie, patrzcie co tu by się działo już. Tak ukradkiem zobaczyłem. Ojej, nie w tą stronę, nie wiedziałem, że on akurat tak pójdzie. To był i mój błąd i jego, tak akurat na czuja poszedł. Nie no, mega się ustawiają w obronie. Aj, tu niedużo brakowało, szkoda, bo tu jest niepotrzebna strata, gdzie... No, super. Super, defensywny pomocnik też nam się nieźle tutaj spisuje. Moment. Żeby nie porobił nas tu. Super, pięknie. Twardo na nogach stać, nie robić za szybkiego. To nie jest FIFA 16, gdzie można było zrobić... za wcześnie go wypuściłem. Za wcześnie. Dobra. Easy. Wiedziałem co zrobić. Aj, nie przełożył go. Szkoda. Myśmy mieli tutaj czystą sytuację, gdzie byśmy mogli wchodzić w to pole karne. I nabita piłka. Za szybko, często chcę coś zrobić. Dobra, pięknie. No i oczywiście te wykopy bramkarzy to jest naprawdę sztos w tej FIFA. Nie, dlaczego? Jak pięknie wyszedłem, gdybym nie użył tej strzałki. Aj, mielibyśmy drugą piękną sytuację. Oj, nie, zły wyskok. Kurde, dlaczego ja tak teraz sfakałem tą kopanię? Nie wybaczę sobie, bo byśmy mieli drugą sytuację w tym meczu, gdzie naprawdę mogłoby wyjść mega, mega ciekawie. Aj. No to wypuszczenie piłki. No niestety w brązowych zawodnikach nie ma tej, jakby to powiedzieć, nie kleje mu się ta piłka tak blisko buta, on sobie potrafi wypuścić, ale i dobiegnie, a tutaj jak on już wypuści... Kto tu wszedł? Ciekawe kto tu wszedł, jakiś czarny napastnik, albo to będzie Benteke, albo Stalic, mam nadzieję, że nie. Bo będzie ciężko mi się z kimś takim grało już na napadzie. Dobra, rozegrajcie to sobie pięknie. Ole co poszedł! Nie, dlaczego? No tu ładnie chciał wypuścić, ale się nie udało. Dobra, teraz trzeba uważać. To tu był, nie zwróciłem uwagi.
Wiecie co? Damy sobie defensywny. A wolę mieć dwóch cofniętych obrońców z tyłu. Niech oni mi nie wybiegają nigdzie. Po co mają tutaj robić jakiś niepotrzebny zamęt, jak i tak mam zawodników z przodu sporo. Oj nie, i tu jest ten błąd, o którym nie lubię. Super. Dobrze, że jednak... Za szybko, za szybko. Dobrze, że jednak można liczyć na to, że jest podwojone krycie. Dobra, super. Jakieś tam zwody chłopaki mają. Dobra, pięknie wyczekałem ten moment. Tu już niestety nie. Ale dobrze, mamy rzut z autu, ustawimy się w ataku. Złe dośrodkowanie. Bardzo złe dośrodkowanie. Ta centra powinna troszeczkę inaczej wyglądać, ale mamy naszego wspaniałego prędkościowca. Umie wkręcać? Dlaczego on uderzył lewą nogą? No nie, wiecie jaki to by był rogal, niczym Stępińskiego ostatnio z meczu, w ostatnim meczu w polskiej reprezentacji do U21. Tak? Poczekajcie, on gra chyba w U21. Nie wiem czy widzieliście tą ramkę, jak nie to polecam wam zobaczyć. Dobra, super. Nie no, sztos co dzisiaj robią. Powiem wam, że aż będzie mi się ciężko z nimi rozstać i teraz szybka piłka. Go. Przerzucił to. Nie, widać, że jego słabszą nogą jest lewa noga. Kurde, szkoda, że to przerzucił. Byśmy mieli piękne 2-0. Nie no, pokrywają pięknie. Dobra, jeszcze raz, na spokojnie. Nie sfakać tej akcji. Nice. Nice man. Wybijaj, wybijaj, naucz się wybijać. O nie! Pięknie. Easy wypuszczenie. Patrzcie na słupek. Będzie 2-0! Nice. Nice, to co robimy, mam nadzieję, że no... Ciekawe, koleś wyjdzie czy nie wyjdzie. Naprawdę, polecam, pograjcie brązowymi składami. Jest fajnie, bo nie wkurzacie. Naprawdę nie ma co się wkurzać na brązowego na zawodnika, nie krzyczysz, że nie wiem, kurwa, nie jest świetny, ale jeżeli zrobi ci dobrą akcję, to aż się cieszysz. A tutaj, czy wiem jak mam dwa składy, mam tutaj złoty. No i co zabrał? Dobra, zagraj mu tu, ty już wyjdź na pozycję. No i pięknie. O, on ma prędkość. A i tutaj niestety, no zwody nie są jeszcze jakieś u nich świetne, zależy u kogo jeszcze trafimy. Ale tutaj ta piłka odskoczyła mu za daleko od nogi. Dobra, pokryć od razu. Przełożył sobie tam obrońca, się nawet nie boi. O Jezu. Co tu się zadzieje? No wziął mnie na plecy. No i niestety, niepotrzebne podanie, jakbym to przyjął. I dłużej się tym zagrał, okej, okay, teraz trzeba nie wypuścić go tylko. Mówisz i masz. 3-0? Nie doleci ta piłka. Co tu się dzieje? Co przełożył i nad poprzeczką. Kurde, co robią chłopaki tu dzisiaj? Aj, wiem gdzie koleś już tą piłkę podaje, zaraz to będzie można wykorzystać. Co obłożył? Szkoda, szkoda, że nie udało mu się przejść. Ale tamto zagranie było naszego pomocnika świetne. Dobra, momento. Wybij, dobra, mamy rzut wolny, jest tam jakaś kontuzja. A właśnie, słuchajcie, ja zaraz sobie zrobię zmianę. Zobaczymy co tu się wydarzy. Oj, to jest mój błąd. To jest mój duży błąd, że nie wybijam tych piłek. Tu jeszcze nie wrócili wszyscy. Także jest ich w polu karnym troszeczkę, ale już jest. To i długa piłka. Aj, tutaj niestety wrócili. Zdążę zmianę, zdążę. Oj. Jak widzicie, tutaj niestety troszeczkę nam się pomęczyli. Co możemy zrobić? W taki sposób. To będzie jeszcze dobra sytuacja, jeżeli, nie wiem, dostaniemy jakąś piłkę i jeśli chodzi o prędkość, będzie nam na pewno łatwiej wyprzedzić obrońców już zmęczonych naszego przeciwnika.
Jak się uda wygrać ten mecz, to będzie naprawdę super. Będę się mega cieszył. No bo brązowym zawodnikiem... Zawodnikami. O, tu ładnie mnie poklepał. Ale wiedziałem, co będzie robił. Pięknie. Oj, tutaj złe podanie. Szkoda, że po tak pięknej jej obronie i wyjaśnieniu kolesia. O Jezu. Nice. Nie ma? Nie ma rzutu karnego. No i pięknie. O to mi chodziło. Aj. Wiecie, że jeżeli on by mu teraz odszedł, to już jest koniec. Co poklepali teraz? Szkoda, bo tu nie wiem, czy by nie miał kanał, ale ładne, ładne, ładne ogólnie zgranie piłki. Fajnie chłopaki to zagrali. Tu aż naprawdę komentarz niepotrzebny, bo... Piszcie, czy mam włączać Szpakowskiego, czy nie. No i brawo, mamy rzut wolny. Nieźle mnie tu poszarpał. Pff, czy strzelać? Co? Znaczy... Zdziwiony jestem w tym momencie, ponieważ to było szarpanie, no i jeden na jeden by wyszedł, ale no za szarpanie, za koszulkę... Nie powiedziałbym, jeśli by było to w polu karnym lub przed samym polem karnym, tak, ale nie w środku pola. Wow. To mnie teraz kurna zdziwił. Dobra, tu będzie takie fajne zagranie. Czemu nikt nie zdążył? Za szybka piłka. Aha, będzie mnie chciał bramkarzem objechać. Dobra, można by było mu to teraz szybko zabrać? Nie, nie zabiorę mu tego. O, ale świetna piłka. No ale moi też świetnie na nogach. Tutaj troszeczkę błąd. Rozrzucił. No i bramka. Tu jest bramka, musimy się teraz... Kurczę, tam nie ten jeden błąd. Piękny odbiór. Musimy to zagrać na czas. Dlaczego ja to zrobiłem? No nie! Ale sfakałem. Jest, ej kurde, co mogłem jeszcze w ostatniej sekundzie przejść, ale mamy to, mamy brązowym składem, którym jeszcze nie grałem, dopiero go skleiłem na odcinku, mamy zwycięstwo, mamy siódmą ligę. Nie jest pięknie? Jest. Ja mam nadzieję, że wam się spodobało, bo 40 minut trwa ten odcinek, ja go podocinam. Jest z czego się cieszyć. 93 średnia tego napastnika. Tutaj ten, którego zdjęliśmy, miał 74. Środkowy już nie gra tak świetnie jak w angielski, ale super. 5,5 tysiąca monet skład zwrócił nam się na raz. Także jeszcze jest z tego frajda. A ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że 1000 łapek wybijemy właśnie za ten skład i wam się spodobało. I od czasu do czasu będziemy właśnie takie składy tworzyć, żeby ten ultimate wyglądał troszkę inaczej niż u innych youtuberów. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i co? Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć!